że tak naprawdę o dzisiejszym dniu nie powinniście wiedzieć kompletnie nic, bo to jest zwieńczenie naszych 6 serii i tak najbardziej, tak naprawdę chyba największa tajemnica tego serialu. Znajdujemy się właśnie w takim miejscu. To jest po niemieckim bunkier i tutaj kręcimy scenę finałową, czyli finałową scenę odcinka 13. Jest dużo żołnierzy i dużo zamieszania i bardzo ambitny plan pracy przed nami. Jest generalnie ciężko, bo pogoda nam, można powiedzieć, dopisuje, jest bardzo gorąco. Jesteśmy tutaj właśnie w tych kamieniołomach, które bardzo nas grzeją. I jest to bardzo trudna i skomplikowana scena, ponieważ dzisiaj ten cały dzień jest poświęcony tylko tej scenie. Jest ona podzielona na wiele różnych części partii i powoli po prostu je skręcamy i łączymy. Każda transza mocno od siebie się różni. No tutaj też nie bez znaczenia jest to, jak my się prywatnie zmieniamy wszyscy. A ta transza w moim uczuciu jest taka bardzo, bardzo na serio. Ja lubiłem poprzednią za to, że była bardzo dramatyczna. Ta jest tak jakby kontynuacją tej takiego rodzaju dramaturgii i prowadzenia postaci. Brak tego jednego oczywistego wroga, brak Niemców, tylko definiowanie dziś swojej przydatności w nowym, teoretycznie wolnym kraju. Walczyć, czy schować broń, czy siedzieć w lesie, czy budować coś w mieście. No, przed takimi pytaniami stają i ci nasi bohaterowie. I te wybory nie zawsze są oczywiste. No i trzeba zapłacić sporą cenę za swoje decyzje.